Siemanko, to już drugi odcinek o największej maszynie CNC, jaką pomagałem budować i zbudowaliśmy ją u mnie w warsztacie. W poprzednim odcinku opowiedziałem trochę, jak wygląda u mnie proces planowania i projektowania wstępnego tego typu maszyn, a dziś będziemy wykonywać jedne z ważniejszych elementów tej maszyny. Przy okazji przetestujemy na maksa możliwości mojej frezarki CNC, którą kiedyś zbudowałem ze złomu. Na elementy konstrukcyjne osi Z i X użyjemy płyty aluminiowe, najlepszej firmy, jaka jest mi znana, jeżeli chodzi o tego typu produkty. A to z tego powodu, że to aluminium mi się nie odkształca po obróbce, nawet przy zebraniu całkiem dużej warstwy. W międzyczasie przyszły oczywiście inne komponenty, jak prowadnice, śruby i tego typu rzeczy. Frezy do aluminium. Tutaj widzicie 12 i 10. Dzisiaj będziemy używali 10. Są to frezy produkcji holenderskiej. No i patrząc po cenie, są to raczej narzędzia profesjonalne. Więc to będzie ogromny zaszczyt dla mojej hobbystycznej frezarki pracować takimi narzędziami. Z drugiej strony mamy gwintowniki Totem, które są produkcji hinduskiej, aczkolwiek firma ma 40 lat doświadczenia w produkcji tego typu narzędzi, więc jestem ciekaw, jak to się przełoży na możliwości tego narzędzia. I tutaj cena naprawdę jest przystępna. Sprawdzimy, czy podołają naszym zadaniom, a ja z tego miejsca od razu chciałem podziękować też Przemkowi z Aplanalpu, który kiedyś mnie właśnie w te narzędzia wyposażył. A Was muszę ostrzec, że niektóre elementy z tych filmów, które będziecie oglądać o tej gwintownicy, będą się powielać, bo czasami pozwalałem sobie bardziej szczegółowo omówić niektóre fragmenty, które tutaj jakby były istotne, a nie ujawniały budowy całej maszyny. A teraz, żeby nie gubić kontekstu, po prostu je będę powielał. Tutaj aktualnie oglądamy wiercenie, nawiercanie takich formatek aluminiowych, z których będą wykonane uchwyty do silników. Nie muszą być one jakoś mega solidne, bo większość siły przenoszą oprawy łożyskowe, a same oprawy są bardziej narażone na jakieś skręcanie, więc przy takiej grubości aluminium spokojnie to nam wystarczy. Patrząc jedynie na to, jaki bałagan robi ta maszyna podczas pracy z aluminium, zastanawiam się, kto będzie sprzątał ten warsztat. Okej, teraz chwila prawdy, czy będzie pasował ten silnik tutaj? Nawet byłem trochę zaskoczony, że za pierwszym razem się udało, ponieważ no, mokry Chińczyk to jest rzeczono wysokoobrotowe i ogólnie sobie te wrzeciona dobrze radzą, no ale jednak dosyć mocno pocisnąłem z parametrami. No, łatwo sobie porównać takie wrzeciono typu tego, które tutaj macie na filmie, z takim typowym przemysłowym wrzecionem na stożki na przykład BT40. Taki mokry Chińczyk wypada przy tamtym wrzecionie dosyć delikatnie. Mimo wszystko tutaj nam się udało. Teraz robię takie zderzaczki z płaskownika stalowego, po prostu otwory, gwinty. Chodzi o to, że z racji na względy ekonomiczne korpus cały stalowy nie będzie obrabiany, tylko będziemy starali się ustawić nasz krzyżak XZ na tym korpusie. No i żeby to zrobić, żeby to nam się nie przesuwało, wykonamy sobie właśnie takie zderzaki, które będą nam służyły na początku do ustalenia w ogóle płyt na stole frezarki, a potem wykorzystamy je sobie jako bazy do ustawiania już tego krzyżaka na całej maszynie. I jak widzicie, płyty będą obrabiane bezpośrednio na stole i madło zostało zdjęte. No i z racji na niezbyt imponujące pole pracy mojej frezarki, no to pierwsze co to kładę sobie tą płytę na stół i po prostu przejeżdżam narzędziami zobaczyć, czy się w ogóle zmieści, czy wszędzie dojadę, czy będę w stanie wszystko obrobić. Na tym etapie ważne jest, żeby przemyśleć dobrze całe mocowanie. Chodzi o to, żeby nie było potrzeby tego mocowania zmieniać podczas obróbki, ponieważ zawsze może to wprowadzić jakiś błąd. Już nie mówię o konieczności przesunięcia na przykład w połowie obrobionej płyty. Czyli innymi słowy, chcemy, żeby obróbka była wykonana z jednego mocowania. Tutaj właśnie widać, jak wykorzystuję te zderzaki, o których mówiłem wcześniej, które wykonywałem. No i ustawiam stół równolegle. Czyli stół będzie trzymany przy pomocy czterech lasz i dodatkowo jeszcze będą skręcone te śruby od boku, które przy okazji, oprócz tego, że bazują nam element równolegle do stołu, no to jeszcze w jakimś stopniu go tam trzymają. A tutaj troszkę eksperymentuję z możliwościami mojej frezarki CNC. Jedziemy sobie aż 12 mm w głąb i od boku 2,5 mm, czyli AP12, AE 2,5 mm. Tutaj widać jest posuwy, 1500 praktycznie posuw roboczy. I wszystko szło dobrze, dopóki nie popełniłem błędu, właściwie na tamten moment ucząc się Kama w programie Fusion 360. I przez moją nieznajomość
tego, jak program się zachowuje. Ja po prostu kliknąłem w środek kieszeni, zaznaczyło mi tą kieszeń i wygenerowało mi taki oto program. Teraz już doskonale wiem, na co zwracać uwagę. Nawet widać, że ta linia jest wykonywana normalnie, ale tu jest nagły taki wjazd. Ja to oczywiście zauważyłem, że on coś takiego robi, ale próbowałem klikać tutaj kilka razy, nie udało mi się tego zmienić. Próbowałem zaznaczyć te otwory, nie udało mi się tego zmienić. Wcześniej wykonałem taki detal i to poszło mi bez problemu, to uznałem, że on po prostu te otwory tutaj niby widzi, ale sobie jakoś z tym poradził. Ale paradoksalnie w tym detalu otwory najpierw zostały wywiercone, a potem dopiero zostało to frezowane i dlatego tu nie wystąpił żaden problem. A w tym wypadku, niestety, ale otwory były wiercone po frezowaniu kieszeni. Taki był przynajmniej plan. No i ja założyłem, że jeżeli te operacje występują po sobie, to Cam będzie wiedział, że tych otworów tutaj jeszcze fizycznie nie ma. No niestety nie wiedział. Dodatkowo zrobiłem jeszcze taki drugi błąd w programie. Darmowy Fusion 360 nie generuje szybkich posuwów. Czyli te wszystkie ruchy robocze i te ruchy, które powinny być szybkie, są robione posuwem roboczym. No i ja wyczaiłem, że posuw, w tym wypadku potem go zwiększyłem, posuw roboczy, który faktycznie skrawa materiał, to jest taki, ale gdy Cam robi tutaj odjazdy, to jest tutaj inny posuw. Ja już tutaj zmieniłem to na 3900. To jest maksymalny posuw mojej frezarki w tym momencie. I dzięki temu te wszystkie ruchy, które były robocze, były, dalej były jako ruch z zadanym posuwem, ale były ruchami szybkimi. Może gdybym tego nie zmienił, to maszyna jakoś tam oczywiście wpadłaby w drgania i tak dalej, ale może jakoś by przemieliła ten otwór. Skończyło ten pierwszy łuk i na maksymalnym posuwie wjechało tutaj w tą przestrzeń, gdzie myślało, że nic nie ma. Błąd polegał na tym, że ja wybierając w Fusion tą powierzchnię, to klikałem właśnie w powierzchnię, a powinienem był kliknąć tutaj w kontur. No i teraz jak wygląda program poprawiony? Proszę bardzo, tak wygląda poprawiony program. Nie ma już, on nie widzi tych otworów tutaj, normalnie traktuje to jako po prostu płaską przestrzeń. Ale to nie był jedyny błąd, jaki popełniłem, bo na szczęście szkody były małe. To był frez, dalej ten sam frez od Alp, który widzieliście w pierwszych testach, jak frezowałem właśnie ten element, właśnie wtedy się dopiero uczyłem i o dziwo ten frez się nie złamał, ale za to przestawiło się wrzeciono. No to wrzeciono boczne jest tutaj dosyć delikatnie mocowane na takim dosyć długim ramieniu i tutaj tylko na czterech śrubkach, z czego jedna jest w środku i na niej łatwo jest je obrócić przy takiej kolizji. Więc po prostu wrzeciono się nie dość, że przekręciło, to jeszcze się tam odchyliło właśnie w moją stronę, no i miałem trochę ustawienia ponownego. W momencie, gdy ten frez wjechał w ten materiał, wrzeciono dostało za dużego obciążenia i falownik wywalił błąd. No to skoro falownik wywalił błąd, to dlaczego nie zatrzymało maszyny? No dlatego, że dalej nie zrobiłem tego, co już dawno powinienem zrobić, czyli nie steruję jednym i drugim wrzecionem przy pomocy jednego falownika. Tylko nadal mam tutaj położony prowizorycznie drugi falownik, który uruchamiam ręcznie. I on właściwie nie jest w ogóle sprzęgnięty z maszyną. Maszyna w ogóle go nie widzi. Więc jak wywaliło błąd, to maszyna w ogóle nie miała pojęcia o tym, że wrzeciono się zatrzymało. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie mam też silników serwokrokowych. No to może nie jest specjalnie błąd, ale to są zwykłe silniki krokowe i one jakby nie wyczuły też nadmiernego obciążenia, być może zgubiły kroki, ale nadal to nie zatrzymało maszyny. Czyli po prostu maszyna na zatrzymanym wrzecionie pracowała dalej posuwem, co spowodowało właśnie przestawienie się geometrii tego małego wrzeciona. Na szczęście stałem blisko, zauważyłem szybko, co się dzieje i zdążyłem maszynę wyłączyć, więc obyło się bez szkód materialnych, ani nie złamał się frez, ani tutaj nie uszkodziłem materiału, no został po prostu mały ślad, w ogóle nieistotny. I to tyle odnośnie tego głupiego błędu, który przysporzył tyle dodatkowej pracy. No ale na szczęście ten projekt traktowałem tak trochę edukacyjnie, eksperymentalnie. No więc przynajmniej się coś nowego nauczyłem, na co trzeba zwracać uwagę. Wy też teraz będziecie wiedzieć. Przy okazji, oglądając przebitki z procesu wykonywania tych płyt, warto spojrzeć nieco głębiej, ponieważ oprócz samej obróbki możemy też pooglądać pracę maszyny CNC wykonanej ze złomu. I myślę, że warto to podkreślić, bo są osoby, którym wydaje się, że skoro maszyna została wykonana w warunkach takich hobbystycznych, w garażu, to ona się za bardzo do niczego nie nadaje i nic sensownego na niej nie można wykonać. Po prostu pojawiały się takie komentarze, stąd to wiem, że niektórzy ludzie tak po prostu myślą, mimo że cały proces budowy był pokazany
i było pokazane, jak ta maszyna została wykonana, jak została ustawiona. Ale również zdaję sobie sprawę, że osoby, które na przykład pracują na maszynach przemysłowych, jakby nie są w stanie odnieść się do innego typu maszyn. Po prostu wydaje mi się, że jeżeli maszyna nie ma takiej konstrukcji jak ta, na której pracują, to każda inna będzie na tyle gorsza, że nic się na niej nie da zrobić, co jak widzicie jest nieprawdą. Cały krzyżak XZ został wykonany poprawnie, oprócz mojego jednego błędu, to sama maszyna sobie z tym świetnie poradziła i nawet przyzwoite parametry tutaj udawało się na tej maszynie osiągnąć. Oczywiście fakt faktem, nie jest to maszyna przemysłowa i sporo jej do tego brakuje. I ktoś robiąc to nawet na zwykłym hasie, pewnie zrobiłby to szybciej i być może nawet lepiej. No ale ile kosztuje taki najtańszy has o polu pracy? 800 na 350, no i w zecie chyba 400 mam w tej maszynie, tak? Pewnie nie mniej jak 100 tysięcy, a tutaj mamy maszynę za kilkadziesiąt tysięcy. A nie budując jej ze złomu, tylko budując ją od podstaw, z zaplanowanych materiałów, mogłaby być jeszcze lepsza. Ale mamy tutaj pewną awarię. Posłuchajcie, jak zaczęło pracować wrzeciono. Słychać tutaj takie kliknięcia, no i zaczęło mnie to niepokoić, bo to zaczęło się po prostu pogarszać z każdym kolejnym etapem wykonywania tych płyt. Ten odgłos był coraz wyraźniejszy, no i niestety, no tą płytę już musiałem skończyć, no bo maszyna działała, no ale musiałem zajrzeć po prostu do wrzeciona, ocenić, co się wydarzyło, dlaczego to źle działa. No i za chwilę wy zajrzycie tam razem ze mną. Oczywiście słychać, jak skrzypi pasek, ale to nie jest głównym problemem. Przy pełnym obrocie często słychać takie szczelanie. Stwierdziłem, że występuje ono tylko miejscowo, nie wiem czemu. Tutaj zrobiłem kreskę, tutaj zrobiłem drugą i mniej więcej w tym miejscu zawsze słychać jest ten dziwny odgłos. Okej, chyba wiem, co było powodem usterki. No to jest akurat ta część filmu, która zaginęła i nie było pokazane, jak to rzeczono jest poskładane właśnie w pakiet tych kół tutaj. Ogólnie to jest tak, że są te dwa koła, one mają podtoczenie i tam w środku jest nakrętka dociągająca wrzeciono. Dlatego tak jest zrobione, one są na wpuście te koła, ponieważ ten gwint no, kończył się właśnie gdzieś w tym miejscu, a ja chciałem dołożyć jeszcze jedno koło. Więc to górne koło teoretycznie miało być przykręcane do tego dolnego i po prostu moment na to duże koło nie jest przenoszony z wału wrzeciona, tylko jest przenoszony przez śrubki, co ciekawe. Zapobiegawczo wykonałem tutaj bardzo dużo otworów na małe śróbki, bodajże M3 czy M4, po to, żeby po prostu one przenosiły ten moment obrotowy. Ale z tego co widzę, jak zdemontowałem tarczę enkodera, trzy śrubki, tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia. One nie miały prawa stąd wypaść, te śrubki, tak więc zwyczajnie ich nie zamontowałem. I te trzy śrubki pod wpływem drgań, myślę, że tutaj jak ta 40 wpadła w drgania, no to się poluzowały. I zwyczajnie to górne koło lata w stosunku do całego wałka i w stosunku do tych dolnych małych kół. Zresztą słychać, ja nie poruszam teraz. Ono po prostu jest luźne i te śrubki też są luźne. Oczywiście teraz wkręcimy tyle, ile trzeba tych śrubek. No ciekawe, czemu tak to się stało. No prawdopodobnie prowizorycznie założyłem i zapomniałem o tym, żeby te śrubki tutaj dokręcić. Być może nawet te trzy, które były, nie były nawet na klej wkręcone. Bo jak wiecie, tutaj było wiele przymiarek, poprawek i po prostu wkładałem to wrzeciono, zdejmowałem i być może wtedy jeszcze nie chciałem tego dawać na klej, a że prace nad tą maszyną są robione w takich etapach, przerwach na inne rzeczy, no to prawdopodobnie zapomniałem. No dobra, czyli ja tutaj to, cóż, odkręcę te śrubki, nałożę klej, dołożę więcej tych śrub, no i myślę, że powinno być ok. Na szczęście sama awaria okazała się niezbyt groźna i w miarę prosta do usunięcia, więc możemy wykonywać kolejną płytę. Jest ona bardzo podobna konstrukcyjnie do tej pierwszej, więc nie będę tutaj za dużo opowiadał, ale też doszło do kolejnej usterki czy problemu. Posłuchajcie. Jeśli ktoś nie wyłapał tego momentu, to może sobie film trochę cofnąć i spróbować obejrzeć jeszcze raz. A mianowicie doszło do zatrzymania wrzeciona. I wyniknęło to z kilku czynników. Po pierwsze, mam bardzo słabą instalację elektryczną na garażu i
jak ktoś się przysłucha, no to podczas tego frezowania doszło do uruchomienia kompresora, czyli mieliśmy duży spadek napięcia. Samo frezowanie odbywa się z dość dużym posuwem i dość dużym AP jak na tą maszynę, więc wrzeciono jest mocno obciążone. I to jest świetny przykład na to, jaka jest różnica pomiędzy takim hobbystycznym warsztatem, a warsztatem profesjonalnym. Chociaż widzicie, że moja maszyna potrafi całkiem sporo, to jednak, żeby wykonać taki no dość prosty detal, no to musimy działać wręcz na granicy jej możliwości. Czy to chodzi o jej sztywność, bo jest maszyną wykonaną ze złomu, więc została zaprojektowana na elementach, które po prostu były dostępne, co oczywiście wiązało się z pewnymi kompromisami. Walczymy na granicy mocy wrzeciona, walczymy też z obrotami tego wrzeciona. Sieć energetyczna na garażach tutaj, tak jak mówię, też nam nie pomaga, a samo oprogramowanie czy elektronika również nie należy do urządzeń wysokiej klasy i potrafi jakiegoś fikołka odwinąć i pomylić jakieś wymiary, czy po prostu zrobić coś nieprzewidywalnego. Więc mimo iż widzicie, że ja tutaj w czasie pracy maszyny zajmuję się też innymi rzeczami, to jednak zawsze muszę być czujny jak pies podwójny, bo nigdy nie wiadomo, co maszyna odwali. No i końcówkę przyszedłem dokończyć po pracy, ponieważ nauczyłem się, że dobrze jest rozpoczętą pracę dokończyć za jednym razem, niż ją przerywać, bo zawsze może coś pójść nie tak podczas przerwania, na przykład może się maszyna źle zbazować i potem będziemy mieli zepsuty detal. I to koniec kolejnego etapu budowy maszyny do gwintowania, a my widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie to wszystko będziemy składać. Trzymajcie się, na razie, hej!